by chciał takie rzeczy jeść? Przecież to niesmaczne jest w ogóle. Na pewno mają już wykupione te cateringi. Bardzo proszę, smacznego przyjęcia. Dziękuję. Zaraz zrobimy unboxing. Cześć. Kupiłeś dziecko? Arboretum, kupiłem Fiatka. Wiecie co, jak kupiłam auto, to mama wrzuciła mi do niego papier toaletowy i powiedziała, kiedyś się przyda. Wiecie co? Przydaje się. Żart, którego nikt nie zrozumie w papierze toaletowym, który nie ma puenty i nie wiadomo, co w nim chodzi. Wiesz, co jest puentą? Co jest puentą? Już ci pokazuję. Korowód waszych wspomnień wiruje leśni. Jakub, jaki jest plan na dzisiaj? Jedziemy pogratulować naszemu koledze z okazji kupna mieszkania. Takich mamy bogatych znajomych, są w naszym wieku, mają już domy, mają już pracę stabilną, mają wszystko, a my jesteśmy w dupie i nagrywamy filmiki na YouTube. A jutro ja nagrywam spektakl. Tak? W którym nie grasz. Skręć w prawo na rozwidleniu. Just saying. Co? No. Gdzie ją skręcić? Prosto. Dobrze. Tak wygląda moje życie, kochani. Od maka do maka? Nic nadzwyczajnego. Jadam w maku. Jeżdżę samochodem. Też nie jakimś Mercedesem, ani Audicą. Wiesz co? Zwykłą Toyotą Yarisem. I to jeszcze nie moim. My przynajmniej nie oszukujemy, ok? Oni na pewno mają te Mercedesy w leasing. W leasing! Ale to będzie ciekawy odcinek. Ale wszyscy będą szczęśliwi, że będą to oglądać. I filmem pokażę wam super trik. Oni tak robią, że wkładają kamerę do opakowania. Mam do zjedzenia! Co ja tutaj jest do zjedzenia? Kawka! Nie będzie kręcone, trzeba było nas uprzedzić. Powiedzieć, u kogo jesteśmy i dlaczego jest tak bogato. Bo robię gry, to dlaczego tak bogato? No i dokładnie. Jednak nerdy potrafią żyć na bogato, proszę bardzo. I kto wam powie, że... Habemus papa! I kto wam powie, że interesowanie się grami jest bez sensu? Kto wam powie? Kto teraz powie? Kto z was ma taki stół? Jeszcze na tle tego 43-calowego monitora po prostu. Tak, ale to akurat typowe. Wszyscy się zachwycają figurą i pięknością Klaudi. Tutaj monitor, wiadomo. Tak, dokładnie. Chcesz zagrać te, w którym my graliśmy? Nie. Dlaczego? No bo tam my rozumiemy. Przygoda życia. Wstałam rano, żeby nikogo nie obudzić. Po cichutku wyszłam z domu. Poszłam do garażu podziemnego i okazało się, że nie mogę wyjechać bez pilota. Myślałam, że jest na fotokomórkę. Plan na dzisiaj jest taki, że Kuba sobie śpi, a ja jadę do pracy. Tak to wygląda za kulisami Shibu. Oh yeah! Lubię pieniądze, które oddaję. O cholera jasna, prosiłam cię, rozstaw mi je pod mansjonie, a ty mi robisz jakieś wieże w tym. Szanowni Państwo, z dniem 15 listopada ogłaszam, iż wprowadzamy w Polsce stan nadzwyczajny. Czas najwyższy, albowiem ten burdel lada moment pierdolnie. Dziękuję za uwagę. Ha ha ha!
prostu... Co to za cień jest, tak się zastanawiam? Co to może być za cień, który zasłania Tosię całkowicie? Co to może być? Ja jadę do domu, nic mnie tu nie potrzebuje. Tam chcą robić mi zdjęcia. Papa, bawcie się dobrze. Dobra, no tak. I jeszcze wchodzą dwa, które też się nakładają na to 100 lat. Wchodzą jakieś inne dźwięki, które były wcześniej. A, to już w następnym rzędzie, tak? Także tu już jesteś tu. Jesteśmy w Warszawie i jesteśmy w jednym z najciekawszych miejsc, które w ogóle widziałam tutaj w tym mieście. A mało chciałam. Nie wiem, czy widać, ale jest bardzo zimno. Cały dzień pracuję. Jak robię vloga, że pracujemy, to możecie się zachowywać?